już wkrótce zaśpiewamy Gdy się Chrystus rodzi. Nim to jednak nastąpi, zatrzymajmy się na chwilę i przypomnijmy okoliczności narodzin Jezusa z Nazaretu, a także spróbujmy zastanowić się, jak wyglądałoby to wydarzenie w dzisiejszych realiach. Zapraszam na program. Zaproszenie do programu przyjęli ojciec Nikodem Gdyk, franciszkanin z Komisariatu Ziemi Świętej w Krakowie, były wykładowca archeologii biblijnej, oraz dr Stanisław Szuro, historyk i wieloletni przewodnik grup pielgrzymkowych po Ziemi Świętej i obszarze Bliskiego Wschodu. Renesansowa wizja narodzin Chrystusa Botticellego przynosi elementy znane z Ewangelii, apokryfów, ale i naszych europejskich wyobrażeń. Zacznijmy więc od wyjaśnienia okoliczności tego wydarzenia w Palestynie przed ponad 2000 lat. W Palestynie, a właściwie w Judei, bo tak trzeba by powiedzieć, rządził wtedy król Herod. Było to państwo sprzymierzone z Rzymem, a Herod był zmuszony, właściwie wyniesiony na tron przez rzymskich żołnierzy. I to jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że Herod w zamian za to, że mógł rządzić swobodnie Judeą, jak gdyby zrzekał się na rzecz Rzymu polityki zagranicznej. A pomimo tego, kilka lat przed narodzeniem Chrystusa rozpoczął wojnę z sąsiadami, z Nabatejczykami, którą na dodatek przegrał. I podpadając w ten sposób Rzymowi, postanowił coś zrobić dla Rzymu, czyli zgodził się na to, na co Rzym od dawna naciskał, przeprowadzenie spisu powszechnego. A dlaczego to było takie ważne, żeby ten spis przeprowadzić? Rzymianie chcieli wiedzieć, czy warto jest zainteresować się Palestyną, a właściwie wtedy Judeą. Finansowo. Finansowo, czy to jest ewentualny dobry podatnik. A prawo żydowskie zabraniało religijne przeprowadzania spisów. To mamy podstawowe okoliczności administracyjne, a jakie to były okoliczności meteorologiczne? Bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że no, świętujemy, może już od kilku lat nie, ale jednak Boże Narodzenie w zimie ze śniegiem. Ewangeliści nie przekazali nam dokładnie ani dnia, kiedy Pan Jezus się urodził, ani jaka była to pora roku, a więc trudno jest nam wystawić metrykę narodzenia Jezusa Chrystusa, ale przyjmuje się, że były to miesiące pory deszczowej. Dla mieszkańców Palestyny jest to zima. Pada od połowy listopada do końca marca. I wtedy te dni, zwłaszcza w grudniu, w styczniu, stają się bardzo chłodne. Trzeba wziąć pod uwagę, że Betlejem czy Jerozolima są 700-800 metrów powyżej poziomu Morza Śródziemnego. Od Betlejem rozpoczyna się od razu pustynia judzka, a w prostej linii 25 kilometrów od Betlejem znajduje się już najniższa na świecie depresja, poziom Morza Martwego, a więc te różnice terenu sprawiają, że zarówno temperatura w ciągu dnia jest stosunkowo wysoka, natomiast noce nawet w czasie letnim stają się chłodne. Czyli te amplitudy miały znaczenie, jeśli chodzi o poszukiwanie miejsca noclegowego, a więc tej słynnej stajenki. No, trzeba wziąć pod uwagę, że od najdawniejszych czasów prehistorycznych w Palestynie były wykorzystywane naturalne groty, które wtedy, kiedy były zamieszkałe przez ludzi, były poszerzane, przystosowane również dla jako mieszkania, nie tylko dla ludzi, ale także jako schronienie dla zwierząt. Zwłaszcza wtedy, kiedy w lecie było zbyt gorąco, a więc groty dawały chłód. Natomiast wtedy, kiedy nagrzane przez całe lato w zimie, można było się schronić, te groty, te kamienie oddawały ciepło. A więc grota, a nie stajenka, to wyobrażenie, które częściowo u Botticellego też było widoczne, ale to, co widzimy teraz na ekranach, to zdjęcie pana doktora, Gwiazdy Narodzenia. Czy to rzeczywiście to miejsce? Jesteśmy w stanie zlokalizować miejsce narodzin Chrystusa? To znaczy, na pewno jesteśmy w stanie zlokalizować dzięki ciągłości źródeł grotę, w której narodzenie Chrystusa było. Jesteśmy pewni, że to jest ta grota. Oczywiście. Skąd ta pewność? Ta pewność wynika z tego, że już w II wieku w tym miejscu były liczne pielgrzymki Żydów, którzy czcili tam jakieś dziecko. Rzymianie po stłumieniu powstania żydowskiego przeciwko Rzymowi zamienili to w świątynię Adonisa, w Gaj Adonisa, i ta grota była poświęcona Bogu rzymskiemu dziecku, a w ten sposób potwierdzało, że tam wcześniej czczono
jakieś dziecko. Żydzi jedyne dziecko, które czcili, to narodzony Chrystus, bo pamiętajmy, że dla Rzymian chrześcijanie to była jedna z sekt żydowskich. I patrząc się na to, to oczywiście ta grota, później potwierdzają to późniejsze źródła, mamy właściwie pewność, że to jest ta grota. Ale nie możemy sobie wyobrazić, że w miejscu, gdzie jest dzisiaj ołtarz i gdzie znajduje się ta 14-ramienna gwiazda, której kształt przypomina 14 pokolenia po prostu, które były wymienione w Ewangelii przed narodzeniem Chrystusa, że to jest dokładnie to miejsce. No ale mamy gwiazdę, tak? I gwiazda to nie jedyna gwiazda, która tutaj jest istotna, słynna, znów gwiazda betlejemska. Co to właściwie było? No, gwiazda betlejemska to znak, który ukazał się na niebie, za którym, czy to była gwiazda, czy to była kometa, dzisiaj jest to sporne wśród naukowców, ale na pewno był to jakiś znak, który objawił się w tym czasie na niebie, został zauważony przez astrologów gdzieś tam w dzisiejszej Mezopotamii czy Iraku, dawniejszej Mezopotamii, dzisiaj Iraku. I za tą gwiazdą przewodnią, jak mówi Ewangelia, podążali męcy ze wschodu. Znakiem było światło. I dlatego ta gwiazda betlejemska nawiązuje przede wszystkim, że Jezus narodził się jako Bóg. Narodzi się najniżej na ziemi, jak to jest możliwe. Narodził się w ubóstwie, pośród ludzi biednych. Pastuszkowie, którzy go odwiedzili, byli również tymi biednymi ludźmi, a więc wypełniają się wszelkie proroctwa zapowiedziane w Starym Testamencie. I rodzi się światłość. Jezus nazywany jest światłem. Światłem, które nigdy nie gaśnie. Dlatego też od najdawniejszych czasów, kiedy do tej groty przychodzili judeochrześcijanie, a więc Żydzi, którzy uznali Jezusa Chrystusa za Mesjasza, te groty nazywane były grotami światła. Wspomniał ojciec pastuszków, więc przywodzimy tutaj na myśl adorację pasterzy. Tym razem w wizji XVII-wiecznej Adriana van Stalbenta. Ale kim właściwie była ta grupa zawodowa? Czemu akurat pastuszkowie? No, my mamy taki dosyć sielankowy obraz tej grupy. To znaczy pastuszkowie to byli ludzie wtedy żyjący na marginesie społeczeństwa żydowskiego. Można wręcz powiedzieć, że byli wykluczeni przez to społeczeństwo. To byli ludzie, którzy nie chodzili do świątyni. To byli ludzie, którzy nie przestrzegali wszystkich przepisów religijnych, bo nie mogli ich przestrzegać, żyjąc na uboczu społeczeństwa i zajmujący się zwierzętami. Mieszkali z tymi zwierzętami, spali z tymi zwierzętami, jeżeli chodzi o jedną grotę na przykład pomieszczenia, a więc nawet jak wchodzili do miasta, to śmierdzieli owcami, baranami i ludzie się od nich odsuwali. A więc ci ludzie żyjący zupełnie na marginesie, a równocześnie zupełnie niewykształceni. A to gdybyśmy mieli spróbować to przenieść do czasów dzisiejszych, co byłoby gwiazdą betlejemską i jaką grupą zawodową byli ci pastuszowie? Do dzisiaj żyją jeszcze na pustyni judzkiej pasterze, tak jak w czasach Abrahama czy w czasach Jezusa Chrystusa wypasali owieczki. Również są jeszcze plemiona beduńskie, które do dzisiaj to czynią. Miałem okazję spać w takim namiocie. Rzeczywiście przebywanie w środowisku, gdzie są i owieczki, i właśnie pastuszkowie, którzy no, nie mają jakiegoś dostępu do wody. Rzeczywiście jest to środowisko ludzi bardzo ubogich. A jakim znakiem dzisiaj? Ja myślę, że dzisiaj ludzie coraz mniej patrzą w niebo, a coraz bardziej patrzymy na dół, wpatrzeni w komórkę. Być może Pan Bóg by wysłał jakiegoś SMS-a, który mógłby być odczytany w jednym momencie w całym świecie. Na pewno według mnie Pan Jezus urodziłby się wśród ludności ubogiej. Czy to była ludność w Brazylii, czy jakiś wśród kleszardów w Europie, czy jakiejś ubogiej ludności w Afryce. Pan Jezus, kiedy się urodził w Palestynie, urodził się wśród, no, w ubóstwie. Dlatego chciał się jakby solidaryzować z ludnością. Każdy, patrząc na to dzieciątko ubogie, położone w żłóbku, owinięte w pieluszki, może czuć się, że Bóg się narodził dla niego. Ale mimo tego ubóstwa narodziny Jezusa kojarzą nam się zwykle z sielanką. A przecież rodzina święta żyła w zagrożeniu. W padewskiej kaplicy Skrowenich można podziwiać fresk Giotta przedstawiający ucieczkę do Egiptu. Orszak na tym dziele, to musimy przyznać, jest dość liczny. Tam przed osiołkiem i za osiołkiem są ludzie. Jak właściwie wyglądała ta podróż?
No, Giotto był wspaniałym geniuszem, jeśli chodzi nie tylko o sztukę malarską, ale również o interpretację. Tylko sama, 14 wieków później. Tak, sama Maryja przedstawiona w kształcie piramidy i z tyłu również skała ma kształt piramidy, a więc nawiązuje bezpośrednio do ucieczki do Egiptu. Towarzyszą tam też oprócz Józefa inne osoby. Według apokryfu wiemy, że mogła być to Salome, ewentualnie dwaj synowie Józefa z pierwszego małżeństwa. Ale wiemy, że święty Józef, uciekając z Maryją i z małym Jezusem z Betlejem, najpierw udał się na Hebron, a później stamtąd na południe przez pustynię, którą kroczyły karawany, podróżnicy. Droga ciężka, wiodąca od Hebronu tam na południe przez Synaj aż do Kairu, do Delty Nilu, przez pustynię, a więc i gorąco, i pragnienie, brak wody. Często też droga, gdzie byli rozbójnicy, a więc narażeni byli na liczne niebezpieczeństwa. Myślę, że opuścił drogę Via Maris, gdzie z kolei mógłby spotkać żołnierzy, siepaczy Heroda. Możemy śledzić tę drogę, oglądając mapę przygotowaną przez Adama Gutkowskiego na podstawie historycznego atlasu biblijnego Enrico Galbiatiego, wydanego przez wydawnictwo Jedność. I czy to jest ta najlepsza droga do Egiptu? To znaczy, w tamtych czasach chyba to była droga, którą wędrowały karawany, a w związku z tym mieli też okazję dołączyć się do jakiejś karawany i w ten sposób bezpiecznie ją troszeczkę przebyć. Przybywali do Babilonu, Egiptu, tak wówczas nazywało się gwałtownie rozbudowujące się miasto, które my dzisiaj znamy pod późniejszą nazwą Kair. I tam powstawała największa w ówczesnym Egipcie dzielnica żydowska. Wokół miejsca, które uważano za miejscem odnalezienia Mojżesza. I w związku z tym było tam znakomite miejsce pracy dla budowniczego, jakim był Józef, a więc też dochodził do miejsca, gdzie mógł się utrzymać i utrzymać Maryję i Jezusa, co też na pewno było istotne, bo przecież nie był to bogaty człowiek, który uciekał na emigrację z pieniędzmi, tylko musiał potem się jakiś czas utrzymywać. Pozostaje jeszcze na moment przy tej drodze, bo panowie wspominali o pustyni, tak? To jest pustynia judzka, zdjęcie pana doktora. My mamy wyobrażenie zazwyczaj pustyni jako piaszczystego terenu. Ta pustynia jest rozległa, ona przechodzi później w Negev i tam również można się było ukryć. I tak samo potem jeszcze przechodzi w pustynię w wyspu Synaj. Cały czas się idzie pustynią i cały czas jest to pustynia kamienna. Także nie ma tam roślinności, ale nie ma też piasku, który by gdzieś tam wiatr przerzucał tumanami, a tylko i wyłącznie tereny gór skalistych, bezwodnych i bez żadnej roślinności. Brak miejsca schronienia, wystawienie na niebezpieczeństwo, ewentualnie ukrycie się za jakąś skałą. No dobrze, a dzisiaj, gdyby to wydarzenie miało mieć miejsce dzisiaj, to którędy, w jaki sposób by się przedostawano? Jeśli chodzi o podróż do Egiptu i z powrotem, no, powstały nowe państwa, a więc musieliby być poddani kontroli paszportowej. Nie jest to takie proste. Pomiędzy Egiptem, wprawdzie porozumienie pokojowe zostało podpisane między Egiptem a Izraelem, mimo to ta kontrola żołnierzy izraelskich, wojskich jest bardzo, bardzo surowa na granicy. Nie znaczy, tylko paszport, ale są również dokładnie przeglądane bagaże. To przejście jest w miejscowości Taba. Jest to jedyne przejście pomiędzy Izraelem a Egiptem. Ja pamiętam raz taką sytuację, gdzie prześwietlano bagaże po stronie już izraelskiej. Wędrowaliśmy od Egiptu i nagle pojawiło się olbrzymie zainteresowanie żołnierzy izraelskich jednym bagażem. Okazało się, że w środku była zgrzewka wody mineralnej, która na ekranie tego urządzenia wyglądała jak pociski do moździerza. A więc stąd zainteresowanie żołnierzy. Tam ze względu na bezpieczeństwo są bardzo dokładne kontrole. Obawia się bowiem różnego rodzaju przemytu materiałów niebezpiecznych, dobrych dla terrorystów. Ale ja się zastanawiam, czy świętej rodzinie udałoby się w ogóle wydostać z Betlejem. Czy ta podróż nie zakończyłaby się dzisiaj na tym etapie, bo to jest widok, który zna każdy, kto odwiedza Betlejem, a więc wieża strażnicza i mur. To w dzisiejszych czasach byłoby to dalej trudne, bo Palestyńczyk, tylko z tym, że pamiętamy, że Palestyńczyk dzisiaj jest w innym obszarze, bo autonomia palestyńska nie jest do końca państwem, aniżeli Judea, czyli Izrael, i obywatele
Palestyny muszą mieć specjalne zezwolenia, żeby przekroczyć granicę, a granica od czasów tak zwanej drugiej intifady, czyli od początku mniej więcej tego wieku, jest właśnie zabezpieczona takim murem prawie że obronnym, który powoduje, że trzeba przejść przez szczegółową kontrolę żołnierzy izraelską. Ostatnio, będąc w Betlejem, nabyłem taką szopkę, która ukazuje właśnie ten mur, tą wieżę niedaleko grobu Racheli. I wiemy, że tam jest takie, ten mur jest, brama jest zasuwana. A więc po jednej stronie artysta betlejemski zrobił żółwek betlejemski, Maryję, Józefa i malutkie dzieciątko i pastuszków obok. Po drugiej stronie muru trzej królowie. Wiemy, że z Jerozolimy chcieli wjechać do Betlejem, więc ta brama, to przejście uniemożliwia im. W ten sposób nawiązują do wydarzenia ewangelicznego, ale też do swojej aktualnej sytuacji, ponieważ sporo Palestyńczyków, nie mając pozwolenia, jest chrześcijanami, żyje w Betlejem, urodziło się tam, może nawiedzić żłóbek Bożego Narodzenia, miejsce narodzenia Jezusa Chrystusa, ale jako chrześcijanie nigdy nie byli w pobliskiej Jerozolimie i to jest przykre. No, ucieczka w każdych okolicznościach jest doświadczeniem trudnym i traumatycznym, ale przecież dzieciństwo Jezusa musiały wypełniać i inne wydarzenia. Apokryficzna Ewangelia Dzieciństwa Tomasza zawiera wiele scen przypisywanych małemu Jezusowi i działała bardzo mocno na wyobraźnię, czego dowodem jest ta późno-średniowieczna ilustracja ukazująca dzieci, które skarżą się na rówieśnika Jezusa starszym. A co właściwie wiemy o jego pierwszych latach? Właściwie Ewangelie niewiele nam opisują, bo ewangelista Łukasz, który najwięcej poświęca czasu odnośnie dzieciństwa Jezusa Chrystusa, streszcza to praktycznie tylko w dwóch zdaniach, że Pan Jezus wrócił do Nazaretu i był im podany, czyli rodzicom, i wrastał w mądrości u Boga i u ludzi. Natomiast Ewangelia Tomasza, nawiązująca również do dzieciństwa Jezusa Chrystusa, opisuje różne wydarzenia. Niektóre zupełnie cudowny, fantastyczne. Tak, cudowny, fantastyczny. I to są lata, kiedy Pan Jezus powrócił z Egiptu, a więc od 3 do 12 roku życia. I rzeczywiście są tam przeróżne fakty, bo spotykamy Pana. Dlaczego? Ponieważ chcieli ukazać, że Pan Jezus od momentu narodzenia już był wszechwiedzący, wszechmocny, mógł robić cuda. A więc chłopiec, który biegł przez podwórku i potrącił Jezusa łokciem, od razu padał martwy, a więc no, nie do końca dobry cud. Ale z drugiej strony Pan Jezus, który jak inne dzieci bawi się i ulepił 12 ptaszków, ale uczynił to w szabat. A w szabat przecież nie wolno pracować, a więc został zganiony przez ludzi. Józef przyszedł, upomniał go, nie możesz, synu, pracować w szabat. A więc klasnął w dłonie i ptaszki uleciały. To zostawmy te fantastyczne opowieści. Przejdźmy jeszcze do jednego faktu, który, no właśnie, zaistniał czy też nie, a więc do rzezi niewiniątek. Jeżeli chodzi o rzeź niewiniątek, to wiemy o tym tylko z Ewangelii. Ale patrząc na życiorys Heroda, Heroda Wielkiego, króla Judei, który bardzo, szczególnie pod koniec życia, przejmował się tym, że ktoś go może pozbawić władzy. I bardzo brutalnie reagował na to. Jego ukochana żona, którą bardzo kochał, została na jego rozkaz zamordowana. Jego dzieci były mordowane, gdy tylko przychodziło mu podejrzenie, że one chcą odsunąć go od władzy. A więc żyjący człowiek w takim stresie związanym z poczuciem, że Rzymianie dali mu władzę, a ktoś mu ją zabierze, można zrozumieć, że jeżeli odczytał, że w Betlejem narodził się ktoś, kto odsunie go od władzy, to będzie chciał tych wszystkich pretendentów wymordować. I patrząc się z tej strony, jest to możliwe i bardzo przypuszczalne. Chociaż nie mamy potwierdzenia żadnego źródłowego poza źródłem ewangelicznym, mówiącym o rzezi niewiniątek. To spróbujmy przejść do innych prawdopodobnych czy przypuszczalnych wydarzeń związanych z tym życiem dziecięcym Jezusa. John Everett Millais w połowie XIX wieku tak sobie wyobrażał to życie rodzinne, tam zakład stolarski i stół, który i dzisiaj możemy zobaczyć w niejednym warsztacie. Co właściwie mogło robić dziecko w Judei w I wieku?
mając kilka lat? No tutaj również przychodzą nam z pomocą apokryfy, trochę legendy, trochę opowiadania, po to, aby zaspokoić pobożność pielgrzymów, ciekawość. Te apokryfy mówią wprost, że mały Jezus uczył się sztuki stolarskiej. Święty Józef był cieślą, a więc są takie opowiadania mówiące, że pracował, uczył się heblować, piłować. Jest nawet takie opowiadanie, jak Święty Józef robił jakiś stół dla jednego z mieszkańców Nazaretu i jak przyciął deski, okazało się, że jedna jest za krótka, więc poszedł po nowe drzewo, żeby odpowiednio obciąć. A Pan Jezus mówi, nie, nie, przytrzymaj tylko tutaj tą krótszą deskę, i Pan Jezus pociągnął i ta deska stała się dłuższa. A więc opowiadanie, które na... No tak jakby legendę, takie podanie pobożnościowe. Na pewno pracował, chodził po wodę. Chociaż apokryf mówi, że szedł kiedyś po wodę i w tłumie rozbił dzban, a więc już nie wracał się do domu, tylko wziął kawałek płaszcza, nalał wody i przyniósł Maryi. Maryja się zdumiała, ale co jest ważne, apokryf zaznacza i zachowała to wszystko w swoim sercu. Wydaje mi się, że wszystkie te elementy, te legendy, które mamy w apokryfach, one nawiązują do działalności Jezusa Chrystusa w tej publicznej, kiedy był już dorosły, a właściwie odwrotnie. Mm-hmm. To, co się stało. Pan Jezus przecież szabat uzdrawiał. Mówił o ptakach niebieskich. Uzdrawiał, wskrzeszał chorych. A więc to samo robił Pan Jezus, jakby młodzieniaszkiem. Według mnie chodził do szkoły, chodził do synagogi. Musiał nauczyć się czytać, ponieważ mając 12 lat znajdujemy Jezusa w świątyni, a więc musiał już być na tyle rozwinięty mentalnie, i musiał czytać ze zrozumieniem Pisma Święte, bo Józef go wprowadzał już w dorosłe życie normalnego. No i doskonale rozumiemy, że przełożenie tego sposobu życia na dzień dzisiejszy jest niemożliwe, ale być może są jakieś elementy wspólne. To znaczy jest jedna rzecz, której my sobie nie zdajemy sprawy, że w czasach antyku nie istniało poczucie dzieciństwa. Dziecko nie miało oddzielonego czasu, poświęconego na zabawy, na to, żeby żyć tylko swoim życiem dziecinnym, ale od początku włączało się w pomoc rodzicom. W jaki sposób tylko to było możliwe. Jedynym obowiązkiem, który był u Żydów już w tamtym czasie i dzisiaj jest również, to szkoła. To wyróżniało społeczeństwo żydowskie. 5-letnie dzieci już szły uczyć się do szkoły i teraz też 5-letnie dzieci idą do szkoły religijnej, żeby się uczyć czytać, pisać i w dużo większej mierze, aniżeli w naszych szkołach, ćwiczyć pamięć. Ponieważ bardzo ważną rzeczą jest zapamiętanie wszystkich modlitw, a pamiętajmy, że każdy Żyd pobożny modli się psalmami, a więc powinien wszystkie psalmy znać na pamięć. Nie wiem, czy my byśmy potrafili opanować taki duży materiał pamięciowy. No i oczywiście włączać ją w życie rodziny. I dlatego możemy łatwiej zrozumieć to, co mówił ojciec Nikodem, że wszystkie te opisy są o pomocy ojcu. No bo on, pomagając ojcu, dziecko uczyło się zawodu ojca. I stąd te zawody przechodziły z ojca na syna. Zresztą teraz też bardzo często tak to wygląda w rodzinach izraelskich czy żydowskich. A więc wbrew pozorom jesteśmy w stanie jednak jakieś Jungtim po 2000 lat znaleźć. Bardzo panom dziękuję za wniknięcie w głąb biblijnych opisów narodzenia pańskiego i przeniesienie ich do współczesności. A wszystkim nam życzę tej umiejętności aktualnego odczytania istoty Bożego Narodzenia. Wszystkiego dobrego, głęboko przeżytych świąt. Do zobaczenia.